trzy. Fiolki mamy uzupełnione. Tu będzie już się czwarta uzupełniała. Super. Świetnie. O to chodziło. Dobra. Powiedzmy, że prawie mamy całe zdrowie. I co teraz, tu w dół spaść muszę? No w sumie ta. A, no bo jeszcze stworki się nam tutaj zregenerują. Haha. Co wymyśleliście, że co? No ta, muszą nam się zregenerować, żebym miał 100%. Dobra, i teraz mogę sobie oczywiście wrócić po kieliszek. Więc zrobimy teraz ze dwóch i zaraz wracam. Mamy nasz kielich. Kielich Herosów. I lecimy do góry, wychodzimy z tego poziomu. Spadamy stąd. Póki możemy. Dokładnie tak. I żeśmy przechytrzyli poza tym tych stworków, więc... Good for you, Sir Daniel. Będziemy mieli teraz już 12 kielichów. To jest dosyć ładny wynik, aczkolwiek chciałem jeszcze sobie dwa zdobyć. Może nam się uda. Nie ukrywam tego, bo sporo będzie trzeba wyedytować z tamtego momentu, jak błądziłem. I tutaj nic, nikt dla nas nie ma. O, tutaj ktoś coś ma i tyle. Wow, to zagadajmy. 10,000 courses for this game. I bet money you'll be back pushing all daisies by now. Hey, I have something here for you. You like it very much? You want? Słaba nagroda. Muszę przyznać, że słaba nagroda. Spodziewałem się, nie wiem, czegoś lepszego trochę. Ale dobra, nie ma co narzekać. Cieszmy się z tego, co mamy. Bo trzeba czasami docenić to, co się ma. No i mamy teraz wszystko fajnie. I teraz możemy udać się... Halo, halo, halo. Proszę ten. Możemy udać się do Pools of the Ancient Dead. Ale zanim my się tam udamy, pragnę wrócić z powrotem po jedną rzecz. Wiecie doskonale, po co chcę wrócić chyba, nie? A jak nie wiecie, to ja wam podpowiem. Wracamy po jeden klejnocik, o którym mi już Citrus wspomniał, więc zaraz wracam. Zapiszemy sobie tutaj 12 kieliszków. No to już jesteśmy coraz bliżej końca gry, bo 20 to już jest maksimum. Pools of the Ancient Dead. Forces of good and the dark armies of Zarek. Now the marshes are full of the restless dead. Oh.
zostawiłem was na chwilę, żebyście sobie posłuchali tego soundtracku, bo również jest on bardzo cool. No i zadanie jest tutaj takie, że po prostu musimy tych grubasów w dół zrzucać za każdym razem, ponieważ oni nam dają 2%. Aczkolwiek, no... musimy po prostu ich tak jakby unicestwić w taki sposób. No nie ja, że tak powiem, wymyśliłem zasadę tej gry, więc nie miejcie do mnie pretensji. Już widzę, że ta sesja będzie, kurde, dosyć długawa, ale... nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Przynajmniej będą odcinki. Ale... będą odcinki po pół godziny. Tak jak obiecałem. Bo ta seria będzie jakby taka półgodzinna. Ajajaj. Co ja robię najlepszego? Tam jest hełm, który musimy mieć. Nie, musimy mieć więcej hełmów. Zapomniałem, że to jest ten challenge. Musimy skompletować 7 hełmów. Co jest zabawne, chyba wszystkie są obok siebie. Chyba tak mi się przynajmniej wydaje. Oczywiście. Głupota mode activated. Mówię, sorki za mój ton, że się tak nieco zmienił, ale mówię, to mnie tak strasznie zdemotywowało. Ja nie cierpię właśnie takich rzeczy, że... się za szybko o czymś pomyśli, chce się jak najszybciej w ogóle zrobić tą sesję, żeby wszystko fajnie szło sobie potem, żeby nie było, że seria wyjdzie jakaś kiepska. A potem proszę, wychodzą takie myki, że zapomniało się czegoś z poprzedniego poziomu i potem są tego konsekwencje. Dobra, czerwona runa jest nasza, czyli runa chaosu. I teraz musimy się udać... kurde! Nie tu. Kurde, widzicie? I straciłem teraz tak naprawdę wszystko. Zaraz będę miał game overa. Na bank. O. Teraz nagle Daniel se przeskoczył. Nie wiem, miał ochotę se przeskoczyć. Oj, dobra. Tędy musimy iść do tego mostu. Chociaż nie, nie tędy, tędy. Fontanna zdrowia. Oczywiście, że chcę podładować zdrowie. Nie jestem głupi. Nie będę przecież na pałę grzał przez ten poziom. To było dziwne, ale no niech będzie dla tej gierki. Niech ta gierka pod tym względem się wykaże. Jakkolwiek to brzmi. Mamy srebrną tarczę, którą mógłbym w zasadzie wyrzucić, ale to zaraz. Co, nikt z nich nie spadł? Wy se chyba ze mnie jaja robicie. Nikt z nich nie wpadł do wody. Czy to jest, kurde, jakiś nieśmieszny żart? Gra tutaj chyba chce pokazać, jak bardzo jest nieśmieszna momentami. Oh my god. Spokojnie, Michał, wszystko będzie dobrze. Nie denerwuj się. To tylko... no właśnie, to tylko. Jaż mi słów zabrakło. Co za głupota, nie?
Czemu gra tak mnie ukarała teraz? Co ja tej grze takiego zrobiłem? Jeszcze tylko trochę. I teraz ja tutaj sobie zrobię save state'a, bo mogę to spierdzielić. A nie chcę tego spierdzielić. O. I teraz możemy wrócić do atakowania tego. Tych ziomeczków w zasadzie. W sumie. Zaatakujmy ich młotem. Może pójdzie szybciej. Ta, szybciej poszło. O nie! Ścigają mnie. Ło, co tu się dzieje najlepszego? Dobra, teraz tych ziomków już wiem jak porobię. Chodźcie tu, grubaski. Ulańce jedne. W przepaść, już, jeden z drugim. No. Super, 71%, czyli musimy jeszcze znaleźć jakichś przeciwników i wtedy będzie gitara. O, mamy już. Te latające te. Albo wiecie co, toporem zrzucimy. Dokładnie tak. Widać, że ten topór się na coś będzie musiał przydać. Aż mnie kurde włosy zaswędziały. No bez jaj, gdzie jest ten latający ziomek, który był niedawno? O, jest tutaj. 84%. Jeszcze kielich trzeba znaleźć i będzie tyle z tego poziomu. O ile nie spadnę tak jak teraz, to będzie wszystko w porządku. Mówię wam, za dzieciaka z tym poziomem, no w sumie miałem lekki problem, tak mogę powiedzieć. Bo nie lubiłem właśnie tych oto sekcji i jakby to powiedzieć. Bo samo zadanie z zbieraniem hełmów nie jest złe, ale wiecie. Wiecie jak to jest. Tam już jak widzę, że jakiś leci sobie. Ale odleciał. O, tam się jakiś ziomek zbugował. XD. Dobra. Mamy fiolkę. Połowa sukcesu jest. Tam jest ten ziomuś, ale ja nie chcę jeszcze do niego iść, bo ja chcę kielich sobie wziąć. Nie. Nie spadniesz w dół. Sir Daniel. Widzicie jak pocisnęliśmy śmietnika? Teraz możemy wrócić do tamtego miejsca, gdzie był ten Armagedon wrogów. Czyli tutaj. Bo tam był kielich z tego co pamiętam. Więc teraz zium, 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 zium. Ej, kielicha nie ma. Gdzie jest kielich? Kielich chyba był gdzie indziej. Dobra, mamy kielich, moi drodzy. Widzę go już. Wow, ale bym
Ale bym to schrzanił. Mortal Kombat. Ty. Hala Heroesów jest nasza. Albo hala Heroesów jest nasza. I teraz podejdziemy do jednego ziomeczka, który nas zabierze stąd do innego poziomu już. Greetings, stranger. I am the boatman. It is I who ferry lost souls on their final journey to the land of the dead. But oh, have you not met before? Sir Daniel Fortescue. Not you too. Thanks to Zarok's meddlings, I'm up to my eye sockets in lost souls who've woken from the eternal sleep. Business hasn't been this brisk since before they invented sanitation. Look, if you help me to gather up a boatload of 8 lost souls and bring them here, I'll drop you off at the sunken town of Melamede. How's that sound? How gracious of you. Makes a change to meet a polite young skeleton after dealing with those filthy zombie types. Hop aboard. Dobra, nie będę już za bardzo udawał, że jestem niemy. Jestem zadowolony, udało nam się. Więc teraz tak, mamy do wyboru tego pana i tego pana. Ale ja myślę, że wybierzemy tamtego, ponieważ wiecie co na nas czeka. Coś, na co ja czekam od początku tego let's playa. All right, then, man. How you doing? Now then, have you got yourself a magic sword? What? Daniel, man, you can't go into battle against an army of undead without a magic sword. Here, take mine. You'll never have to sharpen another blade, or my name's not Dirk Steadfast. It's not enough just to have a magic shield, you know, no matter what that soft ticky stern card says. Good lad. Why, I'd sooner go into battle holding a tea tray than carry that weedy Gale's shield of his. Przed państwem Magic Sword. Mamy teraz magiczny miecz, który jest 100 razy lepszy od tego, co mieliśmy dotychczas. W zasadzie to od tych, co mieliśmy dotychczas, chciałem powiedzieć, ale wiecie, o co mi chodzi chyba, nie? Jestem zadowolony. Yeah! W końcu mamy go! Trzynaście kielichów. Nice one. Trochę to mnie kosztowało nerwów, nie powiem, że nie. Dzisiaj po prostu taki nerwoból był, że to jest naprawdę przygięcie pały. Ale mamy teraz wszystko, co powinniśmy mieć, więc jestem jak najbardziej zadowolony. Oczywiście, że tak. Lecz za poziom D-Lake nie zabierzemy się dzisiaj. Przepraszam was najmocniej, no niestety nie mam dzisiaj już na to siły. Te wszystkie poziomy dzisiaj, które przechodziliśmy, po prostu mnie wypompowały z tego, ale myślę, że 13 jest dosyć fajną liczbą, ponieważ zbliżamy się coraz to bliżej końca gry. Tak więc, reasumując, jeżeli wam się materiał podobał lub materiały, bo prawdopodobnie i tak to podzielę na części, bo nie będę wysyłał tak długiego odcinka. Jeżeli wam się materiały podobały, tudzież te części, i w sposób ciekawy były one prowadzone, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, co sądzicie o Medieval, co sądzicie o tych poziomach dotychczasowych i czy w sposób ciekawy prowadzę ten let's play. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale, spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji, dzwoneczek i na inne moje social media. No i cóż, widzimy się w kolejnych odcinkach z Medieval i nie tylko. Trzymajcie się, cześć i pa pa!